Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na Bonnych Obcasach sezon 4 i ja dzisiaj bardzo dostojnie wyglądam. Tak, słuchajcie, ostatnio ganiałam sobie sama parę dni i szukałam miejsca pod nasz dom. I właśnie znalazłam taką maskę, takie jakieś uga-buga mnie zaatakowało, udało mi się to zabić na szczęście, no i taką maskę wyrzuciło. Czekajcie, czy ja tutaj coś trzymam? Tak, ostatnio znaleźliśmy takie śmieszne pudełko i mówiliście, że mi otworzyło. Właśnie otworzyłam i dostałam coś takiego. No, i cóż, i mamy, słuchajcie, w końcu miejscówkę pod nasz dom, więc zaraz się tam tepniemy, tylko ja sobie stąd pozabieram najważniejsze rzeczy. Tutaj nie to, że ja to pozbierałam, to znaczy pozbierałam, ograbiłam czyjąś wioskę. No, wszystkie żelazne narzędzia też są grabione, żeby nie było. Dobra, to już sobie zabieramy takie najważniejsze rzeczy. No, a poza tym chciałam was serdecznie zaprosić na G2, gdzie z kodem MADZIK macie 3% cashback, a link jest w opisie filmu. Dobrze, czy to mi się tu jeszcze zmieści? Niech się omieści. Jakieś magiczne fasole, coś z tego przejdzie dalej, nie. Dobrze. Też słuchajcie, powiedzmy spacyfikowałam troszkę tą moją wyspę, bowiem poubijałam wszelkiego rodzaju tygrysy. Udało mi się, tak? Są jeszcze niedźwiedzie, ale one nie atakują. Czy mi się wydaje, czy to wszystko jest ciemniejsze, czy jakaś jesień tutaj idzie? Bo ja wiem, że ja mam porę roku, ale na zegarek to jeszcze musimy poczekać. Dobrze, co tutaj się działo? To ostatnio widzieliśmy. Tutaj, dom. Chodźmy tutaj. A! Taką tutaj ładną miejscówkę znalazłam. Już wam pokazuję na mapie, gdzie to jest. Mianowicie, tutaj jest nasz spawn, więc ja sobie przepłynęłam tutaj tędy i sobie zaczęłam ten region opływać tak troszkę rzekami, troszkę te wyspy. Na początku chciałam tutaj się ogarnąć, ale tu jest za wysoko dla mnie. I stwierdziłam, że tutaj jest dość fajna miejscóweczka, bowiem blisko są slajmy, są tutaj zaraz dwie wieże, tutaj jest piękna taka rzeczna wioska. No i w ogóle ten teren mi się bardzo spodoba, więc stwierdziłam, że dzisiaj sobie go ogarniemy. Też co mi się tutaj podoba, właśnie jest dużo jakichś, wiecie, o drzew owocowych, więc bardzo fajnie. A co tu jeszcze jest w tej okolicy? Możemy tepnąć się na szybko do tej wioski na wodzie. O, dzień dobry. To prawie, że po sąsiedzku. Ja, słuchajcie, nawet tutaj jeszcze nic za bardzo nie grabiłam, więc możemy im się poszwędać trochę po domu. Czy to jest złota łopata? A no tak, to sobie pożyczę. Raczej nikt tutaj się nie obrazi. Ja może, o, z plackiem do ludzi. A pan to rymasz, to pan ma standardowe rzeczy. Czy tutaj coś jest dla nas? Dzień dobry. O, tutaj jeszcze pinterko macie. Wody nie pijam, aż taka chora nie jestem. O, tu do sąsiada można przejść. Fajnie. No co do sąsiada, bardziej on ma takie łóżko tutaj, sypialnie obok. Dobra. Dobrze, tu było wyjście. Tutaj jakiś taki podstawowy domek. O! A tym to ja nie pogardzę. A kufajkę wam zostawię. Dobrze. O, a pan w jakimś fioletowym wdzianku. Ja takiego pana nie znam. To sobie do niego podejdziemy. I jeszcze typniemy się zaraz. Jezu, ma czerwone oczy. Kim pan jesteś? Druid! I tylko emeraldy dajesz za buraki. Burak jesteś pan. Dzień dobry. O, pan jesteś jakiś mechanik, dobra. No ładnie tutaj pan masz, ładnie. Co to za bloki, co? A to jest terakota kolorowa, dobra. To już znamy ze zwykłego Minecrafta. Dobrze, tu. Dzień dobry. Aha, to pan mechanik. Pana wypuściłam, albo pan jesteś drugi mechanik. No, jeszcze też zapomniałam wam serdecznie podziękować za wszystkie łapki w górę pod ostatnim odcinkiem. No i też serdecznie dziękuję i pozdrawiam moich wspierających. O, kaczki hodujecie. Pan druid, a to pan burak, dobra. Pan tutaj te sprzedajesz. A tutaj w tym domku macie coś fajnego? Dzień dobry. O, mamy nawet medyka, który leczy fletem i dzwoneczkami. Dobra. No, wiecie, jakie czasy taki medyk, tak? A tu coś gra? A tu są, patrzcie, te dzwoneczki. Tam się telepie niby. Fajnie to wygląda. Jak ja bym to spsuła, to by się bardzo obrazili? Dzisiaj ja mam nadzieję, że będzie taki, wiecie, miły odcinek, gdzie nic mnie nie będzie żarło. O, tu jeszcze zajrzyjmy. A, to jest młyn bodajże.
To może być młyn, to ja tam wiem, co mnie tam czeka. Pewnie zaglądamy. Tak, i tutaj zaraz będą dwie wieże. Jak do pana tu dojść? Pana, pani. Się zbunkrowali jacyś. Nie gościnni. Dobra, tędy. O! O! Tarcza? O, to się chyba otwiera. Co to jest? Jezu, ja nie umiem. To się chyba też otwiera. Jakieś noże. Dynamit. O, o, żelazny miecz. O, tak, tak. Poproszę bardzo. Jezu, ja się muszę tego wszystkiego nauczyć. Albo mi napiszcie, co to jest, na miłość boską, bo ja tutaj albo sobie krzywdę zrobię, albo jeszcze komuś innemu. Dobra, ale to się chyba otwiera. Czekajcie. Tak. A on jest jakiś dziwny, ten. No dobra, i otwórzmy sobie jeszcze tą. Z czego to? Dragon Helmet. Wytrzymałość 2, 5 zbroi. No to zdecydowanie jest lepsze od tej naszej maski. Ło, ja jak ninja wyglądam! Super, fajne. A czy ja coś jeszcze mam, co tu mogę otworzyć? To chyba sobie mogę tutaj włożyć. Aha, dobra, bo ja sobie teraz zakładam. Jak to wygląda? Śmiesznie. Ciekawe jest, czy w tych piecykach coś jest. Myślicie, że się pogniewają? Nie, piecyki się palą dla pizzy, z tego co ja widzę. O, macie. Zaraz, ja mogę coś z tym zrobić? Czego mi teraz takie... że tak powiem, cudowianki na serduszkach wyskakują. Co mi się dzieje, że on tu takie pomarańczowe? No dobra, wydobywa się. A czy on ma jakieś mega loot? To dobrze. Sobie pozbieram. Węgla nigdy dość. W ogóle dzisiaj też chcę zejść pod ziemię. Bo ja tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiem, słuchajcie, z czego ja będę miała dom. No. Ktoś tu czymś dzwoni. Ja tu wolę nie ryzykować, żeby mi się jakaś krzywda nie stała. No, też słuchajcie, prosiliście, żeby przyciszyć troszkę moje tuptanie. Cześć, mrówka. To zwykła jakaś mrówka jest. I ten. I mam nadzieję, że mi się udało to zrobić. A co tutaj mówiłam, że zwykła mrówka, bo w poprzednich wersjach paczek mieliśmy światy mrówkowe. Tutaj chyba tego nie mamy. Z tego, co ja się orientuję. Tutaj jeszcze coś jest. Będziemy w sąsiedztwie tego mieszkać, więc ja bym chciała zobaczyć, co to. Tam chyba zombie się kręcą. Myślisz, że jak ja bym tam weszła, to by mi się krzywda większa stała z żelaznym mieczem? Dzień dobry. Do widzenia. A ja tu miałam jedną pochodnię, chciałam sobie tę pochodnię chociaż postawić. Nie, no to raczej nic się nie dzieje. Pszczoły tylko jakieś słyszę. Tu jest bezpiecznie. Nie wiem, kto tam był, ale umarł. Po co mi jest nietoperz w wiaderku? Jakiś stół dostałam... O, siodła mi się przydadzą. Co tu dajesz? Quick draw. Jezu, ja nie mam gdzie tego trzymać. Dobrze, to po to ja sobie może wrócę zaraz. To jest ten, tu jest coś, tu jest dom za 70 metrów. To pójdziemy sobie do naszego domu. Domu to jest dużo powiedziane na razie. Powiedzmy, że w cudzysłowiu. Tak, wiem, że się mówi w cudzysłowie, ale ja zawsze mówię w cudzysłowie. Tak samo jak się zawsze pytacie, czy się mówi w dupie, czy w dupie. W dupiu. No. U mnie tak się mówi. Dobra, chwila, bo dom zgubiłem. Tu jest mój dom. O, to sobie tą ruinę rozbierzemy. Ja tak na dobrą sprawę jeszcze nie wiem, z czego ja ten dom chcę mieć, wiecie. O, i tutaj będzie fajnie, bo mamy latające krety. Nie to, że on ciągle spada na tego kwiatka, który powoduje lewitację. Dobrze, to myślę tak. Dajcie mi wstępnie jedną skrzynkę. To mogę wyrzucić. To. To zaraz się ustawi. O, to sobie może zostawię, bo placków to ja ostatnio dużo jem, to niech teraz będzie urozmaicenie. Właśnie to dla mnie jest trudne w tej paczce modów, że ja tutaj muszę patrzeć na to, co jem. Ja nie mogę sobie jeść non-stop tylko tych
hamburgerów na przykład mogę iść spać? Jeszcze nie, chyba o 19 się chodzi spać. Nie mogę jeść non-stop burgerów, tylko o, urozmaicenie w diecie. Kto to widział? Ja tam bym burgery i kebaby non-stop mogła jeść. Dobra, wiecie co, ja sobie jeszcze o to zdejmę. No mi to przeszkadza po prostu. O, możemy spać, pięknie. I chciałam właśnie podejść jeszcze z wami. Pokażę wam te rzeczy, które są nowe. O, to jest chyba. Tak, i czekajcie, to będzie w tą czy w tą stronę? Teraz nie wiem, biedna. Czekajcie, zaraz na mapie zobaczę, to wam powiem. Tu, bo stąd mnie to uga buga tak ten goniło. Stawię to otwarte. Tutaj uważać, bo błoto. Jest dużo koników, patrzcie, mogłam sobie wziąć tego. Siodło od razu. No nie pomyślałam. Czekajcie, może tego uga buga z góry jakoś zobaczymy. Jest tyle rzeczy, słuchajcie, których ja chciałabym zrobić, a tak mało czasu na tym odcinku. O, patrzcie, tam siedzi. A! Idź! Idź! Rzesz! To już wiem przynajmniej, że to on będzie miotał Zeus 1. Bo ja sobie... A! Nie! Ja tamtędy bokiem przechodziłam i nagle zaczęło... A! Mną miotać właśnie, o! A potem jeden karypel zaczął mnie gonić. Oni wokół tego obozowiska Oteo powinni mieć naokoło ponastawiane. Jaki mały konik słodki, ojoj. Ale ile ma serduszek, patrzcie. Tatuś tyle nie ma. No. Więc ja tam nie wiem, jak tych no... plemieńców, takich nazwijmy może, ogarnąć. Nie są przyjaźnie nastawieni, jakby ktoś pytał. Zresztą widzicie. Czemu mi się odznaczyły znowu wszystkie... Coś jest nie tak z tymi waypointami, bo tepłem się i teraz mi wszystko odznaczyło. Tego nie chciałam, bo byliśmy w wiosce, byliśmy tu, byliśmy... Coś, co to było coś? A, to jest coś. To jest coś i chyba jeszcze coś tu było. Nie, chyba tylko o to mi chodziło. Ale ja czuję wewnętrznie, że ja mam jeszcze nieodpowiednią zbroję na takie coś. Więc tam nie będziemy szli. Dom byliśmy. Dwie wieże są blisko mojego domu. Bo tutaj jest jedna wieża, tu jest druga wieża. A my będziemy, słuchajcie, mieszkali... O, tutaj. Tak, o, a tutaj chyba waypointa nie zrobiłam. Nie, to sobie przejdziemy w takim razie. Mianowicie tam jest bardzo fajna wioska, którą będę rozbudowywała. Dobra, trzeba sobie podjeść troszkę. Jeszcze jakbyście mogli mi objaśnić, co oznaczają te cyferki przy expie, że tutaj jest 27, tutaj jest 4. To się widzicie, jak to przyjeżdżam, nie zmienia. A o co chodzi, to nie wiem. Skąd mi też dwa dodatkowe serca pomarańczowe urosły, to też nie wiem. Gdzieś umarło. Ała! Kwiatek przebrzydły. Kto to widział, żeby kwiatki podpalające były? O, a tutaj raz nocowałam. Tak, tu mi się zanocowało. Dobrze, zaraz będziemy wracać tam na naszą miejscówkę. Jaki indoor. I zaczniemy coś tam sobie troszkę ogarniać, bo z jednej strony, no ja dużo nie pobiegam, który mamy dzień 16. To nie, Emilia, mogłam 6 dni pobiegać, żeby znaleźć tą miejscóweczkę naszą. Czemu mam spowolnienie? Co ja już dotknęłam? No, i z jednej strony chcę wam pokazać, co tutaj się odkryło przeze mnie, a z drugiej strony chcę też coś porobić. Dobrze, dzień dobry. Oni mają... Czekajcie, tutaj tu jest jakaś ten... masakrownia, tak, bo tam jest spawner. Ale poza tym oni tutaj... O, będą się rozbudowywać. Ja się na początku jak zobaczyłam, to śmiałam, że to Święty Mikołaj jest. No, a to jest Krateos, Achilles. No, pumy tutaj mają, to dziadostwo atakuje jak nieszczęście. O, tutaj właśnie populacje, budowle i tak dalej, bardzo ładne flagi mają. No, ja im tutaj będę pomagała w rozbudowie. Co wy tutaj potrzebujecie? Budowa, projekt budowy. No, oni wszystko mają, widzicie, oni sobie bardzo dobrze radzą, ja im na razie pomagać nie muszę. No, jeszcze słuchajcie, Kenara się będę pytała, jak to naprawić, żeby właśnie nie edytować tego, tylko to przeczytać zwyczajnie, tak? Ale mi się pan nawinąłeś. Co ty się kiedy mnie patrzysz? W ogóle ty taka niska jesteś, nie? No, to jacyś niscy ludzie są. No. Dobrze, co ja jeszcze tutaj z tego, co chciałam mam wam pokazać? Ruiny znalazłam. One też są dość niedaleko. O,
Tam sobie dziś kiedyś zleziemy, zobaczymy, co dają. O, jest wieża maga kolejna. To my jesteśmy na tej wyspie praktycznie, co ja mieszkam, bo tutaj właśnie chciałam mieszkać, a zdecydowałam się mieszkać tu. No i też jeszcze nie do końca wiem, z czego ja chcę budować dom. No, więc dlatego idziemy teraz pod ziemię. Teleportacja. Dzień dobry. A ty co, już nie latasz? Znudziło ci się? O! To tak nawet dość blisko tego. Bo właśnie tak się zastanawiam, czy najpierw trochę drzewek tutaj nie wyciąć. O, tak na dobrą sprawę, wiecie, też... Auć! Co znowu? U mnie w ogródku nie będzie żadnych kwiatków, totalnie żadnych. Jaka larwa ładna. No, tutaj się zastanawiam, czy nie zrobić sobie zejścia do kopalni. W ogóle, ja się zdecydowałam tym razem na mały, skromny, parterowy dom, gdzie w normalnym życiu ja parterowych domów nie lubię, ale tutaj będziemy mieli parterowy domek. Tylko właśnie patrzę, usiłuję się ogarnąć. Wiecie co, najpierw to my zaczniemy ścinać sobie drzewa. Ty nie działasz, ten? Czemu mi się wydawało, że te drzewa powinny się samoistnie niszczyć? Albo ja coś nie ogarnę, może to tylko o liście chodzi? Dobra, owocowe drzewa sobie zostawiamy. To też jest owocowe, ten dalej lata. A co mi się to zrobiło jeszcze? Co to jest nad jedzeniem? Jakaś ochrona, tak? Ale do czego? A po co? O, sałatę znalazłam. Grecką zrobimy, co wy na to? Ja bardzo lubię grecką. W sumie, och, jak ja dawno grecką robiłam. No i widzicie, i przez was ja teraz będę jechała do sklepu i kupowała rzeczy na grecką. Chociaż wiecie co, może makaronówkę zrobię. Mam taki fajny przepis na, że jest miks sałat, makaron, kapary, oliwki. Z tego co pamiętam, mięso tam żadno nie idzie. Co ja uwielbiam mięso też w sałatce. Chociaż w greckiej nie ma, ale zawsze można sobie wyobrazić, prawda? Ej, no dlaczego mi to się wszystko ładnie nie ścina tak jak kiedyś? No i zamiast mięsa idą tam jajka. Co to mi wypadło? Brzoskwinka, o! To było jakieś owocowe? Ale czekajcie, można z tego chyba robić sadzonki. Co to jest? Co to jest pemikan? Nie wiem, ja się nie znam na tych nazwach dziwacznych. Jogurt można robić, widzę. Ale mi chodzi, można było robić kiedyś sadzonki. Dawało się jakieś tam... Czekajcie. Nie działa, może na jakimś innym tym. Na jakiejś innej sadzonce. A można było robić właśnie... Ała, no takie grzechy. Można było robić sadzonki drzewek. Czy ja gdzieś mam? Możliwe, że mam, ale w domu. Chciałam zrobić, wiecie co, wiaderko i te wszystkie kwiatki spłukać. No. Dobra, zostawię na razie to. Ta, jeszcze skrzynki mi zabrakło. Sobie zrobimy. Skrzynek, słuchajcie, nigdy dość. I tak właśnie zastanawiałam się nad formą magazynu. Zastanawiałam się, jak mój magazyn na poprzedniej serii wyglądał. Musiałam naprawdę chwilę się zastanowić, jak to wyglądało. I teraz stwierdziłam, że sobie zrobię taki magazyn, jaką mam aptekę, tak to nazwijmy. Co mi się tu drze? Taką, jaką mam aptekę w zwykłych obcasach, w psychiatryku. No, mi się bardzo tam podoba. Dobrze, no teraz tak, czekajcie, no bo trudno mi tutaj się zdecydować, bo tutaj byłby dom, no trzeba gdzieś tutaj jakiś ogródek zrobić. A może w tych ruinach by zejście do kopalni zrobił? Zawsze robię pod samym domem. A teraz jakby tu zrobił? Jakoś tak. Czekajcie, a co jest w tamtą mańkę? Aha, tutaj jest ta wieża. A, to ja z niej mam zabrać moje graty. Dobra. O, tam jest wiaderko z nietoperzem, a kij wie, co ten nietoperz mi zrobi, jak ja go wypuszczę. Tu, tam, dom, tak jakby tu. Dobra, robimy tutaj, słuchajcie, bo... Jeszcze tak, wszystko będzie zrównane do tego poziomu. Wiecie co, my sobie zrobimy... Puść to. W formie ślimaka, jak ja to nazywam, zejście. Możesz stąd zejść, fajnie, że zmieniasz kolory. Bardzo lubię kameleony, kiedyś chciałam mieć własnego kameleona, ale...
stwierdziłam, że nie. Nie jestem w stanie go wyżywić, że tak powiem. Robimy sobie zejście w formie ślimaka. Głównie dlatego, że nie mamy pochodni. Idę po węgiel. Głównie dlatego, słuchajcie, że tutaj w modach mam windy. I ja chcę sobie tutaj windę zrobić. Czy ja nie przytargałam? Przytargałam węgiel. Bardzo dobrze. O. A ze wszystkiego sobie zrobię. Kto bogatemu zabroni? Dobrze, to może zostać. Czy idzie znowu noc? Idzie znowu noc. Ale to w sumie nic nie szkodzi. My się tam pod ziemią i tak schowamy. Pierwszy raz widzę pajęczynowe drewna. Drewna, drzewa. Tutaj coś, jakieś aprikoty będą rosły czy coś. Nie wiem, zobaczymy. O. Zobaczymy, co nas pod ziemią czeka. Ja tak myślałam, że może, słuchajcie, taką chatkę z marmuru by sobie walnął. Albo nie wiem, no z czegoś fajnego chciałam chatkę. No i tak biedna, nie do końca wiem z czego. Jeszcze. No, a te windy robi się chyba 4x4 albo 5x5. Nie wiem, nie pamiętam. Będę musiała sobie zobaczyć, bo Kenar mi podsyłał poradnik już. Jak to się robi? Wbrew pozorom nie jest to trudne. Więc akurat tutaj bym chciała mieć windę, żeby to ładnie wyglądało. O, mamy jeszcze węgielek. Z czego to jest? On wygląda... Czekajcie, shift. No tak... Myślę, czym by dało radę to naprawić, chociaż ja tam na diamenty dzisiaj nie liczę za bardzo. Tak na dzień dobry. Ale zobaczymy, co tam nam grada. Tutaj są te standardowe bloki. Ja bym chciała budować sobie dom z czegoś takiego, czego ja nie mam w normalnym Minecrafcie, wiecie? Czekajcie, bo człowiek zgłodniał. Zastanawiam się, czy to w brzuchu burszy, czy to jakieś potwory w grze. No i musimy sobie, macie, zrobić jakiś taki bardziej wypasiony ogródek. Jakieś kabaczki hodować, nie kabaczki. A tutaj nie wiadomo, co oczekują, jakiej diety od nas. O, i węgielek się robi. Powiem wam, że szybko ten kilof się niszczy. Też nie wiem, czy tutaj ultimate'owe rzeczy są dodane. Zastanawiam się, czy się na nie porywać, czy nie. One są bardzo wygodne, jeżeli właśnie później idziemy tylko głównie w jakiś explore czy w budowę. Nie musimy się martwić o nasze oprzyrządowanie, że tak powiem. W ogóle nie pamiętam, my zginęliśmy. Tu zginęliśmy. Zginęliśmy. Nagrobki wypadają? Jedno nie pamiętam. Na którym w ogóle poziomie jesteśmy? Na 22 i nie ma żadnych jaskiń? Powiem wam, że to troszkę martwiące. Ale to nic. Jak tutaj nic nie znajdziemy, to pójdziemy sobie na górę ogarniać teren. Bo najpierw, żeby tutaj to wszystko miało ręce, nogi i nie wiem, co tam jeszcze potrzebne, ogon, no to trzeba to górę ogarnąć. Jesteśmy na 12 poziomie. Zejdziemy sobie tu, na 11. No i co teraz? Się kopać? O! To są to, co ten? Nie, to są kryształy lawowe jakieś. Myślałam, słuchajcie, że to są te jagody miedziane. Bo tak, tego typu pierdoły to ja bardzo tutaj lubiłam, muszę przyznać. Jak ja to jeszcze rozbiję? Redstone, ale można byłoby już wciągnąć. Teraz jeszcze sobie ten kryształ wezmę. O, mamy redstone. W sumie przy redstone też często się pojawiają te diamenty, no ale tu nie było mi dane. Jezu, jest 22. Ja aż się boję pomyśleć, co tam na górze się dzieje. Nie no, z tego, z... jak to się nazywa, nigdy nie pamiętam. Z diorytu nie chcę domku, zdecydowanie nie chcę domku z diorytu. O, coś nowego jest. Co to jest? Kwarc! Tutaj kwarc? Serio? No. Jak nie patrzeć, kwarc. No i są te bloki lawowe. E, to jak mamy kwarc, to czekajcie. Z kwarcu się robi ten zegarek. Co to jest? Jakiś obserwer. Tylko, o, jest! Patrzcie, możemy sobie zrobić zegarek pół roku. Dobra, wracamy na górę. Powiedzmy, z mieczem wracamy. Mogłoby mi się tepnąć, ale nie wiem, czy to jest bezpieczne.
Liczę, że damy radę się przespać, wiecie? Kimniemy się i powinno być bezpiecznie. Naprawdę, początki na modach są trudne, przynajmniej dla mnie. Tutaj naprawdę nie ma spokojnej gry, jakiegoś, wiecie, relaksu, tak jak ja mam na zwykłych obcasach, gdzie sobie kopię ruski rok, coś tam i jest naprawdę cisza i spokój. Dobra, tutaj ten się dalej kopie. Nie ma potworów, słuchajcie, to może to i lepiej. A teraz mnie zastanawia, czy ja mam... Nie, no mam włączone potwory, bo przecież obrażenia dostawałam. No, normalne, dzień dobry. Dobra, ja poproszę zegarek na porę roku. Dowiemy się, jaką porę roku mamy. Nie, że coś, ale strasznie dużo mi to powiedziało. Chyba mamy jesień, wiecie? Tak bym obstawiała, że to może być jesień. Jestem w ogóle ciekawa, co te pory roku mi tutaj dadzą, tak na dobrą sprawę. Dobra. Jeżeli gracie na mojej paczce modów, to ja bym was prosiła, co byście mi napisali, jakie tu są ładne bloki, z których ja bym mogła sobie właśnie wybudować dom. No, zauważyliście, że na żelazo nawet nie trafiliśmy? To jest dziwne. O, kozy mamy, fajnie. O Jezu, puma tam jest. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś nam tutaj mocno przeszkadzała. Tak się zastanawiam, czy ja nie mam w domu żelaza, to znaczy w domu. Tam nie mam żelaza. Wracamy, słuchajcie, na spawn. Dzień dobry, co tu słychać? W ogóle, Bobby, gdzie ty się podziałeś? Nie może cię nieść, widzę żar. A jakoś to posegregować. Tu nie widzę, żeby było żelazo. Ile z bryłek mi wyjdzie? No nic, dobra, wracamy do domu teraz. Bo chcę się w końcu, słuchajcie, pozbyć tej wody. Akurat będzie, super. Wody, chcę się pozbyć kwiatków. Ała! Zaraz będziecie mi tu przeszkadzać. Aż te krzaczki mogłam najpierw powydobywać, nie? Z tymi jagodami. Mi one chyba nie wypadły jako krzak, tylko jako jagoda. W ogóle da się to wydobyć? To też bym chyba nożyce potrzebowała do tego, nie? A tego się nie da? O! O, a ile... O, ho, ho, ile dobra! Kto by się spodziewał, co to jest? Amarant. Nie znam. Ta kukurydza wygląda? Może gorczyca, truskawki. Ło, wiecie co, ja powinnam sobie zrobić osobną skrzynkę na żarło. Pasternak, truskawka, jęczmień, karczoch. A co to, nie wiem co to jest. Nie, bo mi się skojarzyło odpowiednio, nie? Dobra, to tutaj mamy żarcie. No nie, o, jeszcze nie wyzbierałam wszystkiego. No, jagody, dynia. Dobra, to też zostawmy. No, więc tutaj troszkę sprzątania teraz będzie. Wyrównam sobie tutaj teren. Tego się pozbędę, mi się wydaje, w zupełności. Tam zrobimy sobie wejście. I tak, ja tutaj bym chciała domek, a tutaj takie z jednej strony farmy zwierzątek, tutaj gdzieś jakieś farmy takie, wiecie, pszenica, właśnie ogródki, nie ogródki, takie jadalne. Tutaj gdzieś zaraz zrobić sad, takie sielskie to wszystko bym chciała, wiecie. Co to w ogóle mi tu program będzie? Ogród stepowy. Doczytałam. Co tu jest? Co to jest? Cebula! Wow! A można z cebuli zrobić sobie surówkę? Pokażcie. No można. O, stripsy wegańskie! Wow! O, to z tej cebuli to tu można namieszać. A namieszać. Patrzcie, nawet kaczka pieczona. Co idzie do kaczki pieczowej? No forma do ciasta. Boże, ja jeszcze muszę wiedzieć jak... Aha, tak się robi formę do ciasta. Dobra, a jak cofnąć? Co mnie tu już chce jeść? Czekajcie, ja chcę jeszcze raz się dowiedzieć, co idzie na ten pieczoną kaczkę. To co to jest? Jakiś obiad z kukurydzą. O, jest kaczka, jabłko. No, pasuje bardzo.
Surowa kaczka, czosnek, marchewka, ryż. Tutaj będzie można fajnie się pobawić w gotowanie. Co prawda nie wiem, jak mi to pójdzie. Ale no, dobre, dobre. Co ja tu mogę jeszcze pochować? O, coś mi wyskoczyło. O, mam busz tych bombowy. Dobra, cebula nie weszła, ale ja tu jeszcze coś mam. Chyba ogórek jakiś wypadł, papryczka. Tak? Tak, papryczka, chili, ogórek, papryka. O, zielona nawet papryka jest fajna. No, w każdym razie ja sobie teraz tutaj głównie się skupię na czyszczeniu terenu. Więc raczej tutaj nic ciekawego się dziać nie będzie. Może zacznę też już robić podejście pod windy. Nie pamiętam, co jest potrzebne do tych całych wind. Ale jak się dowiem, to może na nagraniu gdzieś zrobimy. Na razie, mówię, trzeba wyrównać teren i zacząć stawiać dom. Ale do stawiania domu to ja sobie też jeszcze... Co to jest? Poczekam. No, tak Madziu, w ten sposób. Złapałam to? Orzeszek klaskowy. No, poczekam sobie ze stawianiem domu do momentu, aż mi podacie, jakie tutaj są ewentualnie fajne, ładne bloki i wtedy się zdecydujemy. Ewentualnie, słuchajcie, weźmiemy jakieś zwykłe drewno i go przerobimy na jakieś ładne wzory. To się jeszcze zobaczy. Dobrze, kochani, a ja na razie się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Schowaj to. Schowaj to. No.